free. Zaraz się zacznie tutaj. I właśnie się zaczyna szum fali, proszę państwa. Tak to właśnie wygląda. Któż nie tęskni za szumem fal, drodzy państwo, za tą bryzą, za zapachem jodu w powietrzu, za beztroską i za tym, że po horyzont na przykład macie spokój. To jest radiowy obiadek czwartkowy. Witam was bardzo serdecznie. Tomek Konca, czyli Radio Konca, i niezmiernie miło mi powitać naszych znakomitych słuchaczy, którzy komisyjnie widzę, że meldują się, że tak powiem, użyję takiej nomenklatury, no nie do końca po linii trochę z dzisiejszym programem, ale nomenklatury żołnierskiej, czyli Agata jako pierwsza. Dzień dobry, Agato. Ania, witaj, Aniu. Piotrek, cześć Piotrek. Ludwinia i od razu profesjonalny raport pogodowy. Witam Gdańsk. Tomek D. Cześć Tomek, bardzo się cieszę. Mariusz, elo i dzień dobry Mirosława. No to bardzo, bardzo fajnie, kochani, że jesteście bardzo i nawet bardzo muzycznie. Dzisiaj porozmawiamy z gośćmi. Za chwilę już rozmowa z Tomkiem Szczecińskim, basistą zespołu Tilt. Kiedy powstał w 79 roku, a może 78, ja już nie chcę tutaj zamulać, myślę, że tego wszystkiego dowiemy się. Tomek Szczeciński, raz jeszcze mówię, będzie dzisiaj naszym gościem. No i mam nadzieję, że tak oczywiście będzie. Jeżeli się pojawią chwilowe zawieszki, moi drodzy, no to mam nadzieję, że one będą tylko i wyłącznie chwilowe, no bo po prostu sami wiecie, jak to jest z tymi zawieszkami. Mam nadzieję, że za moment się muzyczny felieton z minutami, no ale mam nadzieję, że do tego czasu uda nam się opanować tutaj technikalia, które jakoś tam pokazują, że pan tu nie stał. No ja nie wiem, dlaczego one są takie niemiłe, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Tak więc o 16:10, drodzy państwo, muzyczny felieton Agaty Zakrzewskiej. Dzisiaj piosenka zespołu Tilt, Jeżeli myślisz, że jestem twoim wrogiem. No później porozmawiamy z Tomkiem Lipińskim, proszę państwa, który skomentuje tenże felieton. No a potem po prostu sami będziecie widzieli i słyszeli. Także no mam nadzieję, że się uda bez większych kolizji dolecieć do końca. Aczkolwiek jak ja tu widzę, ten nasz internecik trochę taki zwariowany, proszę państwa, troszkę zwariowany i troszeczkę jakby zamuła. Zamula, ale odmuli.